pierwsza impreza, na jakiej byłam w tym roku. Nigdy tak dobrze się nie bawiłam, jest świetnie, zapraszam za rok, będzie jeszcze. Impreza jest super. Wiecie takich wrażeń. Stoimy przed repliką czołgu niemieckiego Panzerkampfwagen 2. Był to czołg lekki, uzbrojony w działko 2-centymetrowe i karabin maszynowy MG34 wersji pancernej. Załoga liczyła 3 osoby, kierowca, dowódca i ładowniczy radiotelegrafista, który siedział tyłem do kierunku jazdy z tamtej strony. Jest jego włas i wyjście. Był to podstawowy czołg niemiecki kampanii wrześniowej, było ich najwięcej, ponad prawie 2000 sztuk. Tak naprawdę to była ta główna siła uderzeniowa w 1939 roku. Z powodzeniem działko było na tyle silne, że mogło z powodzeniem podjąć walkę z naszym czołgiem 7TP, przebijało przedni pancerz. Silnik benzynowy, prędkość około 45 na godzinę. Co nasze polskie Polacy mówili często, że te czołgi były bardzo ciche, jak duchy zjawiały się, przecinały leśne przesieki, więc ciężko było z daleka usłyszeć. Nie było tego charakterystycznego dźwięku, który teraz my słyszymy przy jeździe ciężkich czołgów poruszających się na metalowych stalowych gąsienicach potężnych, gdzie ten łomot. Ta replika zbudowana została na podwoziu francuskiego czołgu Hotchkiss. Góra została ścięta i dobudowana replika Panzer II. Wielkość gabarytowo jest w 99% pokrywa się z wielkością oryginalnego czołgu. Także mamy wyobrażenie, jak ten czołg wyglądał, który walczył w 1939 roku. Stoimy przed repliką, a nawet można powiedzieć bardziej kopią polskiego samochodu pancernego WZ-34. Był to jeden z niewielu polskich samochodów pancernych używanych w 30 modeli samochodów używanych w 1939 roku. Były dwie wersje tego samochodu. Jedna była uzbrojona w karabin maszynowy Hotchkiss, druga była uzbrojona w małe działko 37 mm PTO. Samochód jak na tamte lata był niestety dość zawodnym pojazdem, ponieważ miał napęd tylko na tylnie osie. W związku z tym w ciężkim terenie nie mógł się poruszać lub poruszał się bardzo słabo. Przede wszystkim służył do jeżdżenia po drogach polnych i terenach utwardzonych. Mieliśmy sporo tych samochodów pancernych, załoga 2 osoby, kierowca, dowódca, strzelec. Pojazdy były bez łączności. Dużo tych samochodów mieliśmy, niestety nie spełniały do końca się w walce. Dużo zostało także porzuconych z braku paliwa lub awarii. Także samochód fajnie wygląda, ciekawy. Natomiast w kampanii wrześniowej niewiele było z niego pożytku. Ten samochód jest ciekawy, bo to jest pierwsza w Polsce zbudowana replika tego samochodu. Kiedy w Polsce nikt jeszcze nie myślał o mocnej rekonstrukcji, kiedy w Polsce nikt jeszcze nie myślał o budowie pojazdów pancernych, ten samochód powstał u Leszka Kusiaka w Nowym Targu. Drodzy Państwo, 16. Z okazji stulecia niepodległości zorganizowaliśmy ze stowarzyszeniem, z kolegami, stowarzyszenie Zapilcze, stowarzyszenie Kardan, imprezę, rajd motocyklowy, wystawę militariów, prezentację statyczną i dynamiczną pojazdów militarnych, czołgi, samochody pancerne, działa, do tego był pokaz kawalerii. Rozpoczęły się koncerty. Tutaj prezentujemy nasze zbiory militariów. Tak naprawdę to są zbiory poszczególnych członków. Każdy po prostu, co miał w domu ciekawego, to przyniósł. Jest naprawdę spora kolekcja pięknych hełmów, łusek, oporządzenia, wyposażenia. Tak naprawdę to tutaj jest parę rzeczy, które zasługuje na szczególną uwagę. Kolegi Szabla, Ludwikówka, czyli taką, którą mieli polscy kawalerzyści we wrześniu 1939 roku. Kolega tutaj się przyczynił dla nas, ponieważ ściągnął jej z Europy Zachodniej, czyli odzyskuje mienie. Ściąga do Polski. Tak każdy z nas po trochu to, co lubi, to ściąga i to nie tylko to, że to są znaleziska z tych rejonów, ale także po prostu my ściągamy z całej Polski i tworzymy swoją kolekcję i później ją tutaj prezentujemy, a także z całej Europy, w szczególności z Europy Zachodniej. Tutaj jest ciekawostka kolegi, to są nogi od polskiego sztokersa, tak na dobrą sprawę. Kilka pewnie sztuk jest tylko w Polsce i koledze udało się takie coś zdobyć i tak naprawdę to jest biały kruk do zdobycia. Ja tutaj ze swojej strony przywiozłem sporą kolekcję łusek, bo tak naprawdę bardzo lubię łuski.
i tu jest na przykład łuska od działa kolejowego niemieckiego, bardzo rzadka, 24 cm, mosiężna, ponad 20 kg, duża. Jeżeli porównamy na przykład do najpopularniejszej łuski niemieckiej, na przykład to jest od niemieckich autów. I takie u nas były używane na terenie zarówno we wrześniu, jak i w 1944 roku. No, nie ma co porównywać w skali, a tutaj natomiast mamy łuskę od działa okrętowego. Takie działa były montowane na pancernikach, m.in. na szlitku Holstein, które ostrzeliwa we wrześniu 1939 roku dość nerwatne. To jest najcięższa artyleria z tego pana. Dodajmy też, że to też jest biały kruk. I to też jest biały kruk, ja to akurat z Anglii ściągnąłem, no po prostu chciałem mieć. Magazynki, na przykład to jest taki magazynek, pojemniki na lufy, manaszki, manierki, pojemniki, różnej maści rzeczy. Po prostu każdy z nas coś trochę innego lubi i każdy to, co ma w domu, to przyniósł najciekawszego. Tutaj kolega Łukasz bardzo dużo ma zbiorów, jeżeli chodzi o pamiątki wrześniowe. Ja osobiście tak aż tego nie lubię, to znaczy lubię, ale nie zbieram, nie wiem czemu. Ale Łukasz tutaj jest takim przewodnikiem, jeżeli chodzi o wrzesień, o pamiątki wrześniowe, a tak samo jeżeli chodzi o powiązanie tych pamiątek z regionalną historią, powiązanie tego z pewnymi wydarzeniami historycznymi. I to jest w tym Łukasz jest bardzo dobry.